głosił Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za zakon klarysek i inne zakony klauzulowe, aby modlitwa i praktyki pokutne były dla nich źródłem uświęcenia oraz wypraszały potrzebne dary dla uczniów Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby swoje funkcje wykorzystywali uczciwie dla dobra powierzchownych sobie ludzi i spraw. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby zebrali obfite plony swej pracy i otrzymali za nie godziwe wynagrodzenie. Ciebie prosimy. Oh,
Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na cały dzień. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem oraz z całym duchowieństwem. Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a potem pana wojewodę Józefa Rambla. Wiele mi kapłani, koleżanki, koledzy, członkowie Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, szanowni państwo, panie prezesie, chcę przekazać wielką radość, że mogę tutaj być, mogę wspierać to towarzystwo, ponieważ jak zapewne się domyślacie, obowiązków mi w tym ostatnim roku istotnie przybyło, ale jestem przekonany, że ta działalność, którą prowadzi towarzystwo, jest działalnością ze wszechmiar potrzebną i chwalebną. Przypominanie, dokumentowanie, jest to praca właściwie ciągła. Przypominanie tej małej ojczyzny, tej naszej kochanej ziemi dobrzyńskiej i tych jej zamierzchłych dziejów, ale również tego wszystkiego, co już w latach nam bliższych również na niej się dzieje, jest wielką potrzebą, jak sądzę, naszych serc i naszej aktywności, ale również jest pewnego rodzaju dobrym obowiązkiem wobec tych wszystkich, którzy o tym bogactwie historii ziemi dobrzyńskiej często nic nie wiedzą. Sprowadza się również na ziemię dobrzyńską, ja mieszkam na jej zachodnich krańcach, już przy granicy z ziemią chełmińską, sprowadza się bardzo wielu ludzi, którzy nic nie wiedzą o miejscu, w którym ich życie będzie upływało. Geniusz Locji do nich nie przemawia, oni po prostu są gdzieś, nie do końca wiedzą gdzie. Dlatego praca nad pokazywaniem pewnej ciągłości między dawnymi a nowymi laty, tego ogromnego dziedzictwa, które nasi przodkowie na ziemi dobrzyńskiej tworzyli, przekazali, jest i naszą powinnością, jednocześnie naszym wielkim, wielkim prawem. Ja wspominałem już w pierwszej części na ładnym zgromadzeniu, że bardzo będę chciał pod koniec roku wesprzeć działalność wszystkich instytucji zajmujących się ziemią dobrzyńską przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który powołałem do życia z bardzo znamienitą radą. Cieszę się, jeszcze raz to publicznie chcę wyrazić, cieszę się, że profesor Krajewski, spirytozmowem z naszego przedsięwzięcia, który nas zebrał, który to towarzystwo stworzył i z wielkimi sukcesami nim kieruje, zgodził się zostać członkiem Rady Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Bardzo liczę również na ukierunkowanie tej nowej instytucji, ponieważ ona taka będzie, jak będzie ukształtowana na początku. Będzie miała również swój stosowny budżet, który pozwoli na realizację wielu bardzo ambitnych działań związanych z szeroko rozumianą kulturą wsi, i tą ludową, i tą ziemiańską, i tą związaną z rolą Kościoła, również mniejszości etnicznych, które wśród nas Polaków przez ten tysiąc z górą lat na tej ziemi również mieszkały. I każdy z nich wniósł również jakiś swój wkład do tego, co nazywamy dziedzictwem narodowej wspólnoty Polaków.
Także bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić. Wszystkiego dobrego. Stał się moim udziałem koszmar, jakim jest przemawianie po panu ministrze Ardanowskim. Panie profesorze, panie ministrze, szanowni państwo. Moje będzie za grobem zwycięstwo. Znamy tę frazę z naszego wiersza. Życiorysy wielu synów ziemi dobrzyńskiej, wspaniałych synów, takich jak świętej pamięci Teofil Jurkiewicz, którego pamięć dzisiaj czcimy i psadije w dniu jego 10. rocznicy śmierci, pokazuje, jak złożone były losy pokolenia Polaków, których jedynym grzechem było to, że kochali swoją ojczyznę. A ojczyzna niczym zła macocha takim się odpłaciła. Tak Teofil Jurkiewicz, jak i osoba z mojej miejscowości, z Dobrzejewic, cichociemny Kazimierz Czerwiński, do którego upamiętnienia przystąpimy, to są przykłady żołnierzy, którzy swoją niezłomnością, ale i przezornością wywalczyli naszą wolność. To nie tylko nasz moralny obowiązek, aby czcić ich pamięć, ale przecież musi nam towarzyszyć jakże głęboka świadomość tego, że dzisiaj z naszej wolności korzystając, nie robimy niczego innego, jak tylko korzystamy z owoców ich działalności. To sojusznicy, którzy lekką ręką nas sprzedali. To sojusznicy, którzy po zwycięskiej wojnie nie tylko o nas zapomnieli, ale odmówili nam nawet udziału, polskim żołnierzom, udziału w paradzie zwycięstwa, potem jeszcze wystawiali rachunki. Cóż o zwykłych żołnierzach, skoro polscy generałowie, którzy zostali na obczyźnie, bo ci, którzy wrócili, zostali aresztowani. Ci generałowie, twórcy zwycięstwa, musieli wykonywać najbardziej proste, trudne, nie patrząc na ich wiek, czynności. Ale my doczekaliśmy słodkich owoców zwycięstwa i dzisiaj możemy ufnie patrzeć w przyszłość. I Zachód Europy, który zawsze dla nas był punktem odniesienia, przeżywa dzisiaj ogromny kryzys. Kryzys wartości, kryzys tożsamości. Polska ma natomiast przed sobą jakże dobre i optymistyczne perspektywy. Coraz bardziej sobie to uświadamiamy. Dlatego jeszcze raz dziękuję za tę inicjatywę, za tę prezentację, której dokonała pani doktor, publikację o jakże wymownym tytule. Życie moje spełnione. Teofil Jurkiewicz nie narzekał. On w pewnych warunkach, tak jak i całe jego pokolenie, robił to, co należało zrobić. I chociaż jego życie przebiegało na obczyźnie, wrócił tutaj i spoczął, gdzie mógł spocząć, po swoim umęczonym życiu, jak nie u stóp Pani Kalwaryjskiej, która króluje tutaj w ołtarzu i która dla nas jest nadzieją. Jeszcze raz dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości i składam serdeczne życzenia towarzystwu, bo upamiętnianie historii to również przypominanie o naszych korzeniach i kierowanie się ku dobrej przyszłości. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Istotnie, szanowni państwo, kończąc nasze skromne uroczystości rocznicowe, chciałbym, abyście teraz swój wzrok skierowali na lewą stronę, na ołtarz świętego Józefa, patrona
również Karmelu. I nad tym ołtarzem jest witraż umierającego na krzyżu naszego Mistrza i Pana. Ten witraż w 2006 roku obok wielu innych dzieł w tym miejscu, w Oborach, fundował na naszą prośbę świętej pamięci Teofil Mirkiewicz. Wiedział, że jako niezłomny tej dobrej ziemi trzeba ją kochać przykładnie czynem wielkim, wyjątkowym, a przede wszystkim gorącym sercem. Rozumiał przez lata naszej znajomości, od początku lat 90. aż do jego śmierci 24 lipca w szpitalu w Saint-Avoy we Francji 2009 roku. Rozumiał, że trzeba słuchać argumentów, które zamykają się w formule dobre imię Polski. Wielokrotnie, gdy jeździliśmy autem i narzekałem, jakby tłumacząc się z tego, że mamy takie jeszcze nie do końca dobre drogi. A on do mnie mówił: kochany, ale to są polskie drogi. To są polskie drogi. Nigdy nie pozwolił powiedzieć złego słowa o swojej ojczyźnie, o Polsce. Był wielkim miłośnikiem Norwida. Stawaliśmy na grobie Norwida na cmentarzu w Montmercy pod Paryżem z nim. Norwida, który głosił, że głosem narodu jest harmonia ojczysta, a mieczem i szablą, którą dziś prezentował jego syn Deni, jest jedność i zgoda, a celem prawda. Wiedział, jak rzadko kto, możemy to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że najpierw trzeba budować mosty, a dopiero potem wznosić mury. Najpierw mosty. Był człowiekiem, jak ujęła to autorka jego biografii, spełnionym. Spełnionym jako obywatel, jako patriota, spełnionym jako mąż, jako ojciec, jako dziadek i jako pradziadek. Spełnionym. Rozumiał, że szczęśliwym nie jest ten, co ma wszystko na świecie, ale ten, który cieszy się z tego, co ma. Był z pewnością człowiekiem skromnym, ale przez swoje czyny wielkim. Bowiem jest taka prawda, żeby być wielkim, nie trzeba robić wcale rzeczy wielkie. Trzeba robić drobne rzeczy, ale sercem pełnym miłości i pasji. I takim był Teofil. Jego życie zamyka się, jak nam się wydaje, w jego ostatnich skreślonych słowach. Ostatnich skreślonych słowach. Na drodze życia burzliwej toni zbyt silny wiatr mi w oczy wiał. Zbyt ostre ciernie wzrosły do skroni. Pamięć zawodzi. Pióro wypada z dłoni. Ale dalszy ciąg nie staje się. Jesteśmy wdzięczni Teofilowi, że nas tu swoją 10. rocznicę śmierci sprowadził do Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Patronki Ziemi Dobrzyńskiej, Matki Bożej Bolesnej. Dziękuję rodzinie z Francji za to, że specjalnie wybrała się na te nasze spotkanie.
Dziękuję wszystkim członkom Towarzystwa Dobrzyńskiego, w szczególności zaraz panu ministrowi, panu wojewodzie, wszystkim znamienitym gościom. A nade wszystko dziękuję za współprzewodniczenie tej świętej Eucharystii księdzu prałatowi Tadeuszowi, księdzu Jerzemu, księdzu Zbigniewowi. Bardzo dziękuję księdzu Janowi za życzliwość bratu Wojciechowi za posługę przy ołtarzu. Kończymy nasze zgromadzenie, ale po rozesłaniu i błogosławieństwie będziemy chcieli jeszcze raz, ostatni już raz zaśpiewać partyzancką pieśń, którą Teofil także bardzo serdecznie ukochał. Bardzo dziękuję. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Jezu, za odprawienie tej najświętszej ofiary ciała Chrystusa Pana. Bóg zabrał wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Dzień dobry.